Cześć, wiem, że już po Twojej lekcji świątecznej, ale już niedługo przyjdą kolejne święta, a z nimi ten sam problem: lekcje świąteczne. Mam wrażenie, że na lekcjach świątecznych wprowadzamy za dużo zwrotów i za dużo nowych słów, które potem leżą sobie odłogiem. Jaki ja mam pomysł na lekcje świąteczne? Po prostu wplatam świąteczne słownictwo w tok normalnej lekcji, a najlepiej w tok jakiejś powtórki innego materiału. Pokażę Ci dzisiaj moje ulubione ćwiczenie, które wykonuję podczas lekcji Christmasowych. Santa's Bag. Podczas tego ćwiczenia powtarzamy nazwy zabawek, zwroty związane, zwroty there is, a także pytanie is there. Okay, so let's move on to the activity. Okay, take a piece of paper. Okay, everybody pick up your pencils, please. Please draw. Okay, let's draw, all right? We love drawing, so let's draw. So look, there's Santa. Draw Santa. There's Santa. Okay. Yeah, Santa's wearing a hat. Draw a hat. Okay. And a jacket. Draw Santa's jacket. And trousers and long boots, probably. You can color Santa's clothes, and you can revise clothes in the face and the beard and what he looks like. Is he happy? Is he sad? Old? Fat? Okay. And now there's a tree. Draw a Christmas tree next to Santa. Okay? Good. Perfect. And there are presents under the tree. There are five presents under the tree. Okay? And there is a star on the top of the Christmas tree. Good. Perfect. That's pretty much it. So there is Santa. Good. And there is a Christmas tree. Good. And what is under the Christmas tree? Oh yeah, there are presents, and there is a star on the top of the tree. Okay, so Santa, Christmas tree, star, presents. Perfect. Good. Oh, look, there is a big bag with presents. Santa's got a big bag with presents. All right. Teraz dzieci muszą zgadnąć, jakie zabawki są w torbie. Przed lekcją powtórzyliśmy nazwy zabawek, więc nie powinny mieć z tym problemu. Powtarzamy też pytanie. Oh, there is, and the question is there a car? Oh no, sorry, no, there isn't. No, there's no car. Is there a train? Oh yes, there is a train. There is a train. Good. Can you draw a train? Yeah? Okay. Can you draw a train? Yeah, there is a train. Perfect. To zadanie może naprawdę trwać całą lekcję. Może trwać też około 10-15 minut. Zależy od Ciebie. Możesz je troszeczkę rozbudować, rozwinąć. Możecie podpisywać obrazki, możesz poćwiczyć spelling, możesz też poćwiczyć liczby, powiedzieć im na przykład: Oh, there are 15 trains. There are 15 trains. Can you write number 15? 15? Yeah, perfect. Yeah. Jako follow-up activity możecie napisać zdania, możecie pokolorować, porozmawiać o kolorach tego obrazka. Have fun teaching! I hope you liked it.